Cześć, z tej strony Ola ze Stylówy Pro i dzisiaj opowiem Wam o zestawie ASOS. Będę się starała opowiadać tak samo rzeczowo jak Krzysiek, może trochę mniej kwieciście, mam trochę mniejsze doświadczenie, także tutaj od razu się kajam na wstępie. Natomiast chcieliśmy właśnie zrobić taką serię też damską, ponieważ wiemy, że słyszeliśmy właśnie komentarze, że brakuje tego typu serii, właśnie recenzji o damskich ciuchach, dlatego ja bardzo chętnie Wam pokażę, co mam dzisiaj na sobie. Zaczniemy od góry. Mam na sobie koszulkę ASOS UMA w kolorystyce Kaleum Blue. Z tych koszulek to jest na tą chwilę jedyny kolor, jaki mamy dostępny. Jest to rozmiar S. Ja mam 1,60 m. Waży 55 kg, także to jest taki rozmiar, myślę, w sam raz na osobę o tych wymiarach. Tutaj może jeszcze Krzysiek chce coś, że tak powiem, coś, chcesz coś powiedzieć, tak? Rozumiem, dobrze, dam Ci. Dobrze. Okej. Tak, masz jeszcze na sobie, bo to już wiemy, że jest to koszulka UMA GT. UMA GT, dokładnie. W kolorze Kaleum Blue. Natomiast masz też na sobie czapkę ASOSa. Tak, mam czapeczkę ASOS, natomiast nie pamiętam, jak ona się nazywa na stronie. Ona się nazywa po prostu, to jest ten taki podstawowy ASOS za 95 zł, różniący się kolorem tego panelu środkowego. Orange Borealis bodajże. Orange Borealis, kolor. Tak się nazywa kolor. Natomiast tu jest na przykład cecha taka tej czapki, że zdejmiemy na chwilkę, uważaj na okulary. Zdejmiemy sobie kask i widać, że ta czapka ma na przykład wentylowane panele z siateczki po obu stronach. No i taki charakterystyczny właśnie dla ASOSa daszek od spodu i te same motywy na bokach. Czapka bardzo fajna na wysokie temperatury. Jak widać, na bardzo małych damskich głowach też w miarę nieźle leży. Znaczy dobrze leży, natomiast ja też wiem, że jestem po prostu przyzwyczajona, że raczej większość czapeczek jest na mnie za duża, bo mam dosyć małą głowę i gdzieś tam już się pogodziłam z faktem, że ta czapka, jaka by ona nie była, nigdy nie będzie leżała idealnie. No chyba, że są to na przykład czapeczki, które są wyraźnie robione w mniejszych rozmiarach i wtedy jest ok. Natomiast w przypadku tych czapek uniwersalnych to dziewczyny sobie tam chowają właśnie uszy, włosy i jeszcze parę innych rzeczy można schować. I wtedy ta czapka bardzo dobrze leży. Dobrze, czapka jest fajna, uniwersalna, męsko-damska, bardzo dobra na wyższe temperatury. Co dalej o stroju? Mamy też inne kolory, jak coś jest tak. Też czerwony, kolorów do wyboru biały. Jest bardzo dużo. Zielony, taki fajny śliwkowy, no jest tego trochę. Dobrze, teraz przejdziemy sobie, też tak chciałam wspomnieć jeszcze o tej koszulce, że ona ma też taki suwaczek, że tak powiem, można umożliwiający rozpinanie jej obsługę ręką, suwaka jedną ręką, to samo co męskie koszulki mają i możesz to do końca, pokaż, że możesz do końca zasunąć i jedną ręką sobie rozsunąć też. Tak, także tutaj faktycznie jest to spróbujcie to zrobić praktyczne. Z innymi koszulkami tańszymi na przykład, albo prostszymi. Nie w każdej koszulce się to da zrobić. To się bierze i z charakterystyki suwaka, i ze szwu, z kroju i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to teraz chciałabym pokazać, mam na sobie taki dosyć wyjątkowy model spodni, który jeszcze nie jest... A jeszcze możemy opowiedzieć chwilkę o kieszeniach z tyłu w koszulce? Aha, tak. No to bo tu jest na przykład taki zabieg zastosowany, jak w koszulkach męskich, że jest te kieszenie są wykonane z innego materiału niż koszulka, z takiego bardziej sprężystego, mniej podatnego na rozciąganie i na przewożenie sobie w tej koszulce jakichś cięższych rzeczy. Tu jest jeszcze na przykład to, co w męskich koszulkach, jest taka zakładka wewnątrz każdej kieszeni, która może posłużyć do przytrzymywania sobie cięższych rzeczy. O tutaj możecie sobie na przykład coś, co jest w kieszeni, zahaczyć o tą zakładkę i wtedy ta konstrukcja podwójna spowoduje, że to się wszystko trzyma. Te kieszenie nie opadają nisko, jest wszystko bardzo tak dynamicznie, sprężyście trzymane, koszulka jest podgumowana z tyłu, żeby się nie przesuwała z przodu tej gumki, nie ma. Bardzo taki nietypowy patent właściwie, żeby kieszenie były z innego materiału, ale się bardzo dobrze w tym przypadku sprawdza. Tak jest. Ja nawet sama nie wiedziałam, że ta zakładka tam jest, powiem szczerze. Jest zakładka, ja też dopiero ją zauważyłem, po którejś jeździe. Dobrze, to teraz chciałabym właśnie parę słów powiedzieć o spodenkach.
To jest taki model. W zasadzie ASOS zrobił bardzo fajną rzecz, ponieważ ograniczył do minimum ilość modeli damskich, co jest dobre, no bo też gdzieś tam nie zastanawiamy się wtedy za długo, jakie spodnie wybrać, tak. Tylko tak naprawdę jest to jedyny model na szelkach. Castelli ma 20 modeli i tam one się tak po prostu nie wiadomo do końca, czym się różnią. To jest i dla sklepów niedobre, i dla klientów, bo no jak jest pewne elementy stroju, to jest prosta, krótka piłka, szelki bez szereg i tak jest w przypadku ASOS-a. Ale co jest super w tych spodenkach, to też są takie spodenki, oni mówią na to właśnie game changer, ponieważ to są spodenki, słuchajcie, które się bardzo w wygodny sposób, łatwy, rozpinają. Tutaj jest w ogóle ta szelka jest na magnes, także... To jest na magnes? Tak, aha, czyli to też w ogóle można jedną ręką obsłużyć, tak? Myślę, że można. O, przy odrobinie wprawy. To w ogóle, my tutaj mamy... I to jest właśnie opowiem tak pokrótce, to jest ta szelka, która przechodzi tutaj jakby przez środek, natomiast ona jest bardzo komfortowa, ten materiał jest elastyczny, więc nic mi się nie wpija. Ja też mam na sobie stanik nawet nie sportowy, tylko taki powiedzmy, który noszę na co dzień, więc on nawet nie jest jakoś specjalnie wyprofilowany na rower. No i tą szelkę sobie w bardzo łatwy sposób można, ja teraz nie będę pewnie tego robić, jakoś przełożyć przez głowę. No i możemy... No jakby w łatwiejszy sposób sobie po prostu iść za potrzebą, że tak służy powiem. Ta szelka po prostu ściąganiu spodni bez potrzeby ściągania koszulki. Tak, czyli są to spodenki na szelkach dobre na przykład, no w innych spodenkach trzeba się rozebrać, tak jak to się mówi, do rosołu, żeby zrobić tą potrzebę. W przypadku dziewczyn akurat obie potrzeby wymagają tego zabiegu, dlatego to tak właśnie w przypadku damskich, zwłaszcza spodni, jest ważne. Jest to bardzo fajne, natomiast tak jak mówiłam, to jest jedyny model na szelkach. Nie mamy go w tym momencie na sklepie. Pewnie będziemy go tam... Są braki chwilowo w asortymencie, czas, ale śledźcie wprowadzać. Natomiast mamy też bardzo dużo fajnych shortów. Uma właśnie, Uma Half Shorts i Uma Half Shorts Evo. One tam się różnią, jest różnica w cenie jest niewielka. W zasadzie te właściwości są podobne. Te spodenki też się charakteryzują dosyć, no taką powiedzmy optymalną kompresją. Czyli na stronie... dobrze przylegają, ale to nie jest jakaś kompresja taka, że się nie da w tym wytrzymać dłużej niż 3 godziny. Tak, na stronie producenta jest info, że właśnie to ma tam umożliwiać lepszą cyrkulację krwi w trakcie jazdy. Ja faktycznie czuję, że tutaj jest taki delikatny nacisk, no ale jakby to w żaden sposób nie przeszkadza. Tu one jest są jeszcze wygodne. Widać na przykład po tych przeszyciach, że to jest też takie charakterystyczne dla ASOS-a, wszycie wkładki nie na całym jej obwodzie, tylko w niektórych częściach, że wkładka jest przyszyta, złapana jest z przodu, ma pewne przerwy w tym szwie. Z tyłu jest złapana całkowicie, tylko że poza pachwinami. Tutaj już się kończy i w pachwinach nie jest złapana, co powoduje, że ta wkładka się dobrze trzyma siodła, nie jest pociągana przez, już możesz się odwrócić, nie jest pociągana przez materiał pracujących nóg. Tu jest jeszcze jeden fajny patent w przypadku damskich spodni, to znaczy guma ściągacz spodni nie jest na całym obwodzie, tylko jest na zewnątrz. Na wewnętrznej części ud nie ma tego ściągacza podgumowanego, bo tam jest wrażliwsza skóra i żeby tam nic nie ciągnęło, czyli jest taki ten ściągacz przepołowiony. Długość taka na 3/4 nogawki. No właśnie, jaka to by była tak w centymetrach? Najbardziej uniwersalna. 25 centymetrów. To jest takiego. Taka 3/4. To nie są wyjątkowo krótkie spodnie, ale też nie są jakoś wyjątkowo długie do kolana. Bardzo to fajnie wygląda. Głęboka, gładka czerń. Pasują też nie tylko do koszulek ASOS-a, ale też i do innych koszulek. Jeszcze powiem parę słów o wkładce. Ona jest, nie jest jakaś taka bardzo inwazyjna, nie jest jej tam za dużo. Ja uważam, że jest w sam raz. To jest jakieś 8 mm, coś takiego. Ja być może też nie mam jakoś naturalnie potrzeby za dużego tam, że tak powiem, jeszcze wsparcia. No ale są super. Masz naturalną amortyzację, natomiast te dziewczyny, które mają jej mniej, też skorzystają dobrze na tej wkładce. Musimy już tutaj zejść do skarpetek. Tak, właśnie chciałam już tutaj... I minutkę niecałą też im poświęcić. Tak, to jest też, w zasadzie są skarpetki do kompletu, kolor Kaleum Blue, tak jakby pod kolor koszulki. Nie wiem, mogę dobrze wentylowane na całej właściwie pokazać długości. Nie wiem, czy zdążymy tego buta tutaj wyswobodzić. O, jest wentylowany panel, rozmiar 35-38. Nie za wysokie, taka właśnie optymalna wysokość, nieco ponad kostkę. Wygodna. No dobrze, no to tylko pokrótce
Bardzo fajne spodenki, mam nadzieję, że będziemy ich mieli więcej, bo jest to coś zupełnie innego. Ja się tymczasem żegnam, miłego dnia. Będziemy się widzieli w kolejnych odcinkach poświęconych odzieży damskiej i męskiej. Tymczasem kończymy, zapraszamy do śledzenia kolejnych naszych wydań. Do zobaczenia. Dzięki, cześć.